Mam dla was bardzo przykrą wiadomość. Wasza koleżanka z klasy, Hannah Baker, nie żyje. Ze względu na powagę sytuacji, proszę was, aby ta tragedia pozostała bez zbędnych komentarzy. Pogrzeb odbędzie się za 2 dni. Mam nadzieję, że nikogo z was na nim nie zabraknie. Cześć mamo, nie widziałaś może tego starego radia, na którym można słuchać kaset? Wiesz co, wydaje mi się, że tata go ostatnio używał i powędował na strychu. A dlaczego szukasz? Bo wiesz, potrzebuję na ten, na projekt, na historię. Okej. Okay. Clay, czekaj, przypomniałam sobie, że położyłam go na tą komodę. Okej. Okay. Cześć, tu Hanna. Hanna Baker. Co jest? Nie regulujcie odbiorników. To ja. Na żywo i w stereo. Jestem tutaj, aby opowiedzieć wam historię mojego życia. A właściwie, dlaczego się skończyło. Jeżeli tego słuchasz, to znaczy, że jesteś jednym z powodów. Nie powiem, na której taśmie się pojawisz, ale bez obaw. Jeśli paczka trafiła w twoje ręce, to znaczy, że za chwilę na pewno usłyszysz swoje imię. Tak czy inaczej, zasady są proste. Połowa z wymienionych osób otrzymała pudełko z kasetami. Twoim zadaniem jest je przesłuchać. Jednak pamiętaj, po przesłuchaniu wszystkich taśm nie możesz ich zniszczyć, lecz przekazać pozostałym powodom. Tak, aby wszyscy przesłuchali taśmy. Jeśli chcesz złamać zasady, pamiętaj, że zrobiłam kopię taśm i powierzyłam je zaufanej osobie. Jeśli taśmy nie trafią do wszystkich, udostępnij one nagrania opinii publicznej. Dostałam telefon do szkoły. Jest mi bardzo przykro z powodu Hany. Gdybyś chciał pogadać, daj mi znać, dobrze? Dzięki, mamo. Jednak teraz wolałbym zostać sam. Okej? Okay? Dzięki. Pierwsze dni po powrocie z wakacji bywają trudne. Tym bardziej, kiedy jesteś nowa w klasie. Ironia losu. Nie wiedziałam wtedy jeszcze, że był to początek mojego końca. Wróćmy jednak do pierwszego dnia w szkole. Super, miło cię poznać, jestem Nancy. A ja Sophie. Chodź, jeszcze nie jest jeszcze miejsce.
bo oni są super ludzie tutaj. Tak, na chłopców też nie możesz narzekać. Zresztą masz okazję ich wszystkich poznać. Właśnie, wpadnij na imprezę w piątek. Koniecznie, z okazji zakończenia lata. Miałam pomóc rozpakowywać się rodzicom, ale... No nie, no, będzie fajnie. No, w sumie możemy to jeszcze zrobić później. No, no to jesteś umówiona. Super, dzięki. Więc nadszedł piątek, dzień zapowiedzianej imprezy. Byłam podekscytowana. W końcu wszystko zaczęło się układać. Hana, widzę, że wpadłaś w oko Justinowi. Co? Gdzie? Który to? Po twojej prawej. Tak właśnie zaczęły się kłopoty. Ten uśmiech. Ten cholerny uśmiech. Bawiłyśmy się świetnie. Tak jak prawdziwe kumpele. Zresztą tego wieczoru miałam okazję poznać wielu ludzi. W tym niestety ciebie, Justin. O ja, chyba muszę się iść przewietrzyć. Zakręciło mi się w głowie. Nancy, widziałeś się Cody'ego? Oczywiście! Z jego ciała! Ej, Hana, poczekaj, gdzie idziesz? Idę się przywietrzyć, zagryziło mi się w głowie. Ej, to może, nie wiem, zostań, poczekaj z nami. Nie, muszę się przywietrzyć, spoko, nie ma sprawy. No to ja pójdę z tobą. Na pewno? No tak, spoko. Okej. Justin wyróżniał się trochę od innych chłopaków. Był zabawny, opiekuńczy i miał podobne poczucie humoru. Przynajmniej tak wtedy myślałam. Dawaj, teraz twoja kolej. Czekaj. Mam taką sukienkę. Poczekaj, zrobię zdjęcia. Tak właśnie było. Całowaliśmy się. Nic więcej. A może słyszałeś coś innego? No, Justin, jak tam jest Hana? Coś długo nie było. No właśnie, Justin. Strasznie długo. Ej, chłopaki, to chyba nie wasza sprawa, no nie? O, weźmy, Justin. Ja ci wszystko mówię, dajesz, stary. No dobra, pokażę wam coś. To zdjęcie chyba mówi więcej niż to, co teraz powiem. W miejscu publicznym? No, stary. Ale... Ej, uciekaj, bez przesady. Może zanim pójdziemy? Zwariowałaś? Nie zadajemy się z Puszczalskimi. To było nie w porządku, Sophie i Nancy. Zaufałam wam. A wy, pod wpływem jednego zdjęcia, obróciłyście się ode mnie. Wtedy, kiedy tak bardzo potrzebowałam waszego wsparcia. Nie jestem zła, że się do tego nie przyznałeś, Justin. Rozumiem.
że zależało ci na kumplach. Jednak jeśli zależałoby ci choć trochę na mnie, czy pokazałbyś im to zdjęcie?